Listę DM5 już za chwilę w kinach, pan ze mną Tomek Karolek. Zastanawiam się, czy wygodniej jest w stroju Mikołaja, czy w garniturze jednak? O Jezus Maria, i w jednym i w drugim jest różnie. Ja raczej jestem rock and roll, więc tak z tymi garniturami to wolałbym mieć taką skórę. Taką pan miał na sesji do Vivy kilka lat temu. Tak, miałem taką. Natomiast jeśli by tak mówić tutaj poważniej, to no i jedno i drugie wiąże się z takim problemem dojrzewania, no bo ja, 50-letni Mikołaj w filmie, no coś trzeba zmienić, coś trzeba dojrzeć, a może właśnie nie, a może trzeba wbrew wszystkiemu zostać ciągle niebieskim ptakiem. A tutaj no garnitur, który Tomasz Karolak w garniturze rzadko raczej, a też trzeba od czasu do czasu ten garnitur już teraz włożyć, nawet chce się go włożyć, tylko jeszcze to poczucie jest takie, powiedziałbym, nieoczywiste. Trochę człowiek nie czuje sobą? Trochę ja tak mam. Trochę tak, ja też. Czyli jak możemy wybrać, to jeszcze tak, próbujemy. No bo dzisiaj sobie przypomniałem, jak jechałem na pierwszy koncert Metallica w Polsce w 1987 roku w podartych dżinsach i takiej skórze, i to było cudowne. No to jest nas dwóch. A zapytam o ten strój Mikołaja nieprzypadkowo, no bo nie jest tajemnicą, że jednak filmy świąteczne, no nie kręcimy ich, proszę państwa, zimą, tylko w te cieplejsze miesiące. Są jakieś takie triki, o których my nie wiemy jako widzowie, żeby jednak było trochę lżej, chłodniej? Nie ma, dramat jest, w ogóle kostium jest gruby, na watolinie, zrobiony właśnie, ponieważ to jest kostium, który pamięta jeszcze trzecią część, która jeszcze była w mrozach kręcona. Ja po prostu płynąłem tutaj, zaśnieżona Warszawa, sztucznym śniegiem, co zresztą robi genialny efekt, bo mózg tak jest przyzwyczajony, że jak wchodzi w taką strefę sztucznego śniegu, to chce odczuwać zimno, prawda, a tego nie ma. Więc ja bardzo dzięki tej charakteryzacji mojej kochanej i dziewczynom z kostiumów jakoś udało nam się po prostu przeżyć. Ale rzeczywiście to było wyzwanie, naprawdę. 27 stopni czy 26, a ja na watolinie w kostiumie. I w ogóle się uśmiechnąłem, gdy powiedział pan, że ten strój jeszcze pamięta trzecią część, bo to znaczy, że rozmiar się nie zmienił. No raz jest troszkę więcej, raz mniej, ale to też nie jest dla mnie żaden problem tak naprawdę. Mikołaj musi mieć trochę brzuch, no bo jak to, Mikołaj bez brzucha, to też jest, w piątce zresztą jest. Ci, którzy nie mieli, do castingu nie wygrali.